idee, które są no, najbardziej satysfakcjonujące w pracy samorządowca, kiedy możemy mniej czy bardziej uroczyście, ale jednak przekazać do funkcjonowania nowo powstające obiekty, nowo powstające centra. Wszystko to, co tworzymy, co dzieje się w mieście stołecznym. Ten integrator, nie muszę Państwa zapewniać, jak bardzo jest potrzebny i jakie funkcje będzie pełnił. Nie wiem, czy Państwo jesteście świadomi, że my oceniamy, że w Warszawie rocznie mamy do czynienia z 17 około, czy powyżej 17 tysiącami spotkań, o takich poważnych spotkań o charakterze jakiejś biznesowej, wymiany myśli i poglądów. Także takie centra, których ciągle jest za mało na mapie Warszawy, są niezbędnie potrzebne. Ja posłużę się taką informacją, którą otrzymałem, a która dla mnie była szczególnie frapująca, czyli zagadnienia do pracy na najbliższe dni. Konsultacje na temat pozyskania funduszy publicznych, strategie bez schematu dla twórców i ludzi kultury, pracodawcy, koszty, twórz etaty. I to jest tylko pierwszy tydzień funkcjonowania tego centrum. Tutaj najlepiej pokazuje, jaka to jest przestrzeń i jakie rzeczy tutaj się będą działy. Krosowanie biznesu, wymiana myśli, animacje, czy też jakieś tworzenie postaw kreacji biznesowych, łączenia biznesu z przestrzenią artystyczną. To wszystko w tych pięknych pomieszczeniach. Ja panu burmistrzowi i wszystkim państwu po pierwsze bardzo dziękuję, a po drugie serdecznie gratuluję, bo myślę, że to będzie taki punkt na mapie Warszawy, którego wszyscy będą bieloną zazdrościć. Bardzo się cieszę, bo to kolejna nasza inwestycja samorządu bielańskiego, rozpoczęta jeszcze w poprzedniej kadencji przez burmistrza Włoczarskiego, który sama idea powstała na formie 2016-2017 roku, gdy odbyło spotkanie z przedsiębiorcami naszymi bielańskimi. Na tych spotkań było kilkanaście, gdzie zrobił się pomysł budowy takiego centrum. Na terenie dzielnicy działa blisko 17 tysięcy, naszej dzielnicy 17 tysięcy jednoosobowych działalności gospodarczych. Jest zarejestrowane blisko 7 tysięcy podmiotów, czy spółek, zero spółek, spółek komandytowych, więc naprawdę to są ogromne ilości przedsiębiorców, które funkcjonują w naszej przestrzeni. Chciałbym, żeby takie miejsce powstało, miejsce, które będzie bardzo przyjazne. Jesteśmy teraz w tej sali głównej, gdzie będzie 24 stanowiska do pracy, bardzo fajne wyposażenie. Powstał tu tak samo multilab, będzie Państwo zwiedzać i oglądać te wszystkie możliwości, które to centrum daje, bo my nie tylko chcemy wchodzić do przedsiębiorców i zmniejszać dystans między samorządem a przedsiębiorcą, my jesteśmy, pełnimy tą funkcję służebną, czyli chcemy wspomagać. Chcemy wspomagać każdą osobę, która tutaj przyjdzie. Tu bardzo ciekawy program przygotował Wydział Działalności Gospodarczej. Naprawdę dobry dzień, ważny i napawający dużym optymizmem. Dlaczego ważny? Dlatego, że burmistrz krótko powiedział już, jaka jest geneza powstania tej przestrzeni, ale tak naprawdę trzeba by się cofnąć jeszcze chwilkę wcześniej, gdzie podczas mojej późnej rozmowy, spotkania z Maćkiem Bartosiakiem, który jest dzisiaj z nami, z którym się znamy z samorządu studentów Uniwersytetu Warszawskiego, opadła taka luźna propozycja, żeby stworzyć jakąś przestrzeń dla przedsiębiorców na Bielanach i tyle. W sensie nie było w żaden sposób doprecyzowane i w najśmielszych znach nie myślałem, że to może osiągnąć taką skalę, jaką osiągnęło. Więc jest dla mnie niezwykle ważne, że po tych kilku latach udało się ten projekt i to w taki budujący sposób zrealizować. Dzisiaj otworzyliśmy Bielański Integrator Przedsiębiorczości. Jest to miejsce absolutnie wyjątkowe, ponad 350 metrów przestrzeni w Alei Zjednoczenia, które jest przeznaczone dla bielańskich przedsiębiorców, ale nie tylko, ponieważ stworzyliśmy przestrzeń bardzo przyjazną, 24 stanowiska do pracy z Wi-Fi, z miejscem bardzo, bardzo przyjaznym, różnego typu miejscami wyciszenia, czy też do pracy spokojnej. To miejsce tak samo nie tylko ma służyć przedsiębiorcom,
przedsiębiorcą, ale będzie też uczyło przedsiębiorczości naszych uczniów i przedszkolaki. Będą odbywały się tak samo tutaj zajęcia, bardzo ciekawe. Mamy świetnie wyposażoną przestrzeń, bardzo fajnie zaaranżowanym, super zespołem, który chce ją po prostu wykorzystać dla potrzeb naszej dzielnicy, a te potrzeby są olbrzymie, ponieważ na Bielanach działa 17 tysięcy firm rodzinnych i tak samo ponad 7 tysięcy spółek, więc to jest ogromna baza, której chcemy pomóc, pokazać, że samorząd jest przyjazny, będziemy tu różnego typu prowadzać szkolenia, warsztaty, takie miejsce, gdzie każdy może przyjść, a w przyszłym roku cała przestrzeń przed tym inkubatorem w Alei Zjednoczenia będzie już przebudowana przez Zarząd Dróg Miejskich, przez Zarząd Zieleni, stworzymy dodatkowo przestrzeń na zewnątrz, która też będzie wykorzystywana do pracy cichej dla różnego typu przedsięwzięć, które będziemy realizować w tym inkubatorze.